Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Pewnie nie spodziewaliście się tak bujnej tutaj roślinności, chociaż no kanał jest o roślinach. Natomiast dzisiaj pokażę Wam wszystkie takie aktualizacje, tak naprawdę zaktualizuję to, co się u mnie dzieje w roślinach. Pokażę Wam kilka nowości, które ostatnio się u mnie pojawiły, a jeszcze nie zdążyły się ukazać na tym kanale, w jakimś tam filmie wcześniejszym. Pokażę Wam też rośliny, które gdzieś tam zachwycają mnie nowymi liśćmi i które gdzieś tam też na przykład pocięłam ze względu na chęć zagęszczenia i tak dalej. Zaczynamy. Będzie mi tutaj ciężko... No dobra, może po prostu po kolei. Zacznę tutaj od dwóch alokazji, które ostatnio kupiłam w Ikei i jak już widzicie, przesadziłam do hydro. Czekajcie, może zrobię tutaj trochę tak więcej przestrzeni, żebyście widzieli dokładnie, co tu jest. No dobra, mamy alokazję, to jest klasyczna, taki przedstawiciel, mam wrażenie, czyli alokazja poli, alokazja amazonika. Przesadziłam oczywiście ją do hydro, do takiego szkła dużego, bo w jednej sadzonce były dwie bulwy, jakby już takie wiecie, solidne dwie rośliny i w sumie zastanawiam się, czy nie przełożyć ich do dwóch osobnych szkieł, ale stwierdziłam, że na razie zostaną, jeżeli po prostu się rozrośnie system korzeniowy, to wtedy je przesadzę do dwóch. Tutaj jedna bulwa, jedna sadzonka ma kwiat. Nie wiem, czy on jakby rozkwitnie, czy się otworzy, bo na tą chwilę roślina będzie energię przeznaczać na tworzenie korzeni, ale zobaczymy. W każdym razie gigantyczna, duża sadzonka, coś nowego u mnie. I druga alokazja, którą również kupiłam w Ikei, to Dragon Scale. Przepiękna. Ja co prawda Dragon Scale też mam w takim mini rozmiarze, ale no właśnie, ona jest jeszcze w mini, więc rośnie, rośnie, czekam aż będzie taka jak ta. No a jak ja tą zobaczyłam w Ikei, to stwierdziłam, no jest przepiękna i muszę ją wziąć. Również przesadzona do hydro, dosłownie kilka dni temu dopiero, więc na razie nie oczekuję, że tutaj będą jakieś nowe korzenie, ale liczę na to, że nie zrzuci dużej ilości liści, no mam taką nadzieję, zobaczymy, a liście są wręcz cudowne. No prawie jak moja głowa, gigantyczna. Proszę bardzo, oto mój Brazil, którego lubię i nienawidzę jednocześnie. On tak, jego historia była taka, że on na początku poszedł do ziemi. On wylatywał z tej doniczki za każdym razem, jak gdzieś go tam, nie wiem, przenosiłam, przesuwałam na półce, no po prostu za każdym razem on lądował poza doniczką. Wkurzał mnie tym niemiłosiernie i stwierdziłam, że o nie, tak nie może być. No ale on miał coś z systemem korzeniowym takim, że miał go strasznie mały ten system i... Wrzuciłam go do ukorzeniania się w wodzie, stał może tam przez miesiąc, dwa, średnio się ukorzenił, trochę mu się te korzenie po prostu wydłużyły i tyle. Stwierdziłam, okej, on już rosnął w tej wodzie, tutaj ten nowy liść to już był wyrośnięty właśnie w wodzie, więc stwierdziłam, dobra, czas cię przesadzić w końcu do ziemi, no i tak też przesadziłam, na razie się trzyma, na razie nie wylatuje z tej doniczki, jest okej, bo jakby zaczął wylatywać, to słuchajcie, nie, on by po prostu wylądował, może nie w koszu, ale na pewno by poszedł do kogoś innego, bo ja już nie miałam do niego siły, ale na tą chwilę jest fajnie. I ten najnowszy liść, oj, jest dosyć mocno tak wybarwiony, prawie na pół, także super. No zobaczymy, mam nadzieję, że się zagęści. A propos zagęszczenia, to w tym roku chyba pierwszy raz pocięłam pnącze właśnie w celu zagęszczenia po części, a po części też w takim celu, że zwisały takie chyba dwa pędy, które były takie, no, takie nijakie po prostu. Takie dwa sobie wisiały, wisiały i nic z tego nie było, więc pocięłam mojego skandensa, który teraz wygląda tak. Gdzieś tutaj ucięłam, o, tutaj z tej sadzonki ucięłam, z tej sadzonki ucięłam i gdzieś jeszcze na pewno ucięłam, bo ukorzenia mi się kilka tych sadzonek,
każdym razie mój Skandens, mam nadzieję, że się zagęści, gdzieś tutaj może od góry coś wybije. Się przekonamy, zobaczymy. Chciałabym właśnie go jeszcze tutaj z tej strony, bo widzicie, on tu w ogóle z tej strony nic nie ma. No ale też stoi na półce w taki sposób, więc no automatycznie on się tutaj do przodu pcha. Bardzo go lubię, naprawdę bardzo go lubię i zobaczymy, co z tego mojego cięcia będzie. Widzę tutaj, że jak tutaj ucinałam, to tutaj już idzie przy oczku, właśnie wychodzi nowy pęd. Więc chyba coś w tym jest, w tym ucinaniu. Nie wiem jak w przypadku tego drugiego cięcia, ale tutaj już zauważyłam właśnie wcześniej, że coś się tam tworzy. Mam tutaj takiego małego filodendrona. Ten filodendron to jest Lemon Lime i on bardzo, 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 bardzo długo stał w miejscu. Kompletnie nic nie puszczał i żył sobie tylko z tymi dwoma liśćmi. Natomiast na tą wiosnę wypuścił tego malutkiego tutaj i już widzę, że idzie kolejny. Tutaj dodatkowo też idzie nowy pęd, jakby stożek wzrostu odbija od jednego oczka. No więc czekam. W takiej fajnej doniczce jest, w takim ludziku. Mam nadzieję, że będzie oczywiście coraz gęstszy. I z takich maluchów mam jeszcze Sansevierię masoniany, która puściła mi nowego babyka tutaj. O, słodzia. Słodziak jest z niego. Naprawdę. Rośnie tak, może nie jakoś super powoli, ale też nie jakoś super szybko. Ale nie spodziewałam się, że... Bo wiecie co, ja tą masonianę posadziłam do ziemi i jakoś po naprawdę krótkim czasie wypuściła tego babyka. Słodki, po prostu to jest mega słodkie, bo jak widzicie, roślina nawet nie jest wielkości mojej dłoni, a już po prostu rodzi malutkie. Tutaj. No jest przepiękna, taka słodka, mała, fajna. Mam jeszcze jedną sansevierię i to jest Silver Blue. Tak? Tak. Tak wygląda. I to jest stosunkowo nowa roślina u mnie. I na razie stoi w miejscu. Ja ją przesadziłam oczywiście do ziemi. To jest taka mieszanka bardzo luźna, czyli ziemia i perlit prawie 1:1. I ta sansevieria mnie zachwyca grubością liści. Po prostu jest cudowna. Ona ma tak piękne wybarwienie. Czekajcie, bo mój kot po prostu ma przepiękne wybarwienie. Otoczkę ma taką ciemno-bordową, brązową. Jest cudowna i naprawdę chciałabym, żeby rosła u mnie, ale tak jak mówię, no stoi w miejscu. Nie wiem też jak w ogóle, jaki ona ma proces wzrostu, bo nie widziałam jeszcze rosnącej takiej sansevierii. A powiem wam, że każda sansevieria różnie rośnie. Niektóre na przykład wypuszczają od środka, niektóre wypuszczają w ogóle z ziemi nowe pędy. Także jestem ciekawa, jak ta będzie rosnąć i naprawdę nie mogę się doczekać, aż ona będzie większa, bo jest przepiękna. Taka gruba, no świetna. Mam jeszcze jedną sansevierię, którą kupiłam niedawno. Jest cudowna. Ja w ogóle te sansevierie tak podziwiam. To są też takie rośliny, które zachwycają, że w ogóle natura potrafi coś takiego wytworzyć. Zobaczcie. To jest sansevieria Coppertone. Cudo, no po prostu cudo. Kupiłam ją chyba za 35 zł w OBI, więc uważam, że to jest cena naprawdę super. Jak ja zobaczyłam tą cenę, to stwierdziłam, o nie, no ja biorę. To jest okazja po prostu życia. Cudowna, cudowna. Ona w ogóle wygląda jakby była albo sztuczna, albo już w ogóle zniszczona, zgnita, bo jest brązowa. Ale właśnie przez tą jej kolorystykę, no nie mogę się napatrzeć, bo jest cudowna. Przez tą jej kolorystykę, to jak ja ją kiedyś zobaczyłam, tylko w mniejszym rozmiarze była. W ogóle te sansevierie takie w różnych kolorach, to są, jak ja je zobaczyłam, to powiedziałam, o muszę je mieć. Tylko dawniej dla mnie 30 zł za taką małą sadzonkę to było dużo. No a tutaj jak zobaczyłam za 35 zł, taką dużą, no to jest cudowna. No powiedzcie, że jest cudowna.
Nie mogę po prostu przestać się zachwycać. Z nowości jeszcze, z alokacji hydroponicznych kwestii mam Venti, alokazję Venti. O, tutaj są jej liście, bo jest dosyć wysoka. Ja ją dostałam od... Jakoś chyba zamieniłam się na coś, chyba na mojego scindapsusa, który nie rosną, stwierdziłam, że o, już idziesz ode mnie, bo już mam cię dość. I zamieniłam się z jedną panią na właśnie tą alokazję. Ona była trzymana w ziemi. Ja ją oczywiście przesadziłam do hydroponiki w takim szkle, wazonie. No i tutaj oczywiście zrzucę jednego liścia, nic nadzwyczajnego. Chciałabym, żeby on już po prostu został wysycony z wszystkich soków, bo już mnie wkurza. Tak samo z zebriny też jeden liść odpada, bo też ją kiedyś przesadziłam do hydro i chciałabym, żeby po prostu te żółte liście już się, żebym się pozbyła tych żółtych liści. No ale czekam, żeby roślina też miała skąd czerpać energię. W każdym razie alokazja Venti, ona nie jest jakoś super zachwycająca, w sensie jest bardzo podobna do alokazji kukulaty. Mam wrażenie, że kukulata jest bardziej taka okazała, ale to może też przez to, że po prostu ja mam kukulatę dosyć już rozrośniętą, a ta Venti jest taka no biedna. Tutaj widzicie, jakąś ma jakieś uszkodzenie mechaniczne. Ten liść też nie jest jakiś super zachwycający. Zrzuca jednego. Tutaj przy ziemi też ma jednego, co prawda na razie nie zrzuca, ale No, jest taka do ratowania po prostu. Ja ją wzięłam z myślą, że będę ją ratować. System korzeniowy, widzę, że już zaczęła puszczać sobie nowe korzonki. Tak, już tutaj trochę ma. Więc mam nadzieję, że się przyjęła. No i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy. Idziemy na tą stronę. Tutaj jest trochę filodendronów, ale również alokazji. I może jak jesteśmy przy alokazjach, to wam pokażę alokazję. Również w hydroponice. Zresztą ja wszystkie alokazje, oprócz jednej kukulaty, mam w hydroponice. I zacznę od Black Velvet, która się jakoś tak dziwnie wygięła. Ale słuchajcie, dlaczego ja wam ją chcę pokazać? No nie jest jakaś zachwycająca, jak widzicie, no szału nie robi, bo ma raptem dwa liście. Ale to była pierwsza moja roślina, którą przełożyłam do hydroponiki. To po pierwsze. I to była też pierwsza roślina, na której widziałam, zaczęłam zauważać system korzeniowy typowo hydroponiczny, typowo wodny. I jest cudowny ten system, po prostu on się teraz już trochę robi zielony, no bo jest szkło, więc ma dostęp do światła, więc się robi zielony, ale generalnie mam wrażenie, że jest bardzo dobry. Tutaj już od dołu też zaczyna się zagęszczać, więc no jak tak dalej pójdzie, to niedługo będę musiała ją przesadzić do jakiegoś większego szkła. Nie sądziłam, że to w ogóle kiedykolwiek nastąpi. Ale chodzi mi o to, że ja ją posadziłam do hydroponiki tylko z tym jednym liściem. No i tak wiecie, no po prostu już stwierdziłam, że nic nie mogę stracić. Tego liścia jednego to już była taka bidulka naprawdę. Więc stwierdziłam, że ją wsadzę. I bardzo długo nic nie puszczała. Bardzo długo inwestowała tylko i wyłącznie w korzenie. Aż tu nagle, kilka dni temu, w końcu puściła nowego liścia. Piękny, nowy liść. Ma jakieś tutaj braki, jakieś uszkodzenia mechaniczne, ale ja się nimi nie przejmuję, bo no jakby to jest pierwszy w ogóle liść, który wyszedł z hydroponiki, taki wiecie, po przejściach, no bo ta roślina naprawdę była po przejściach, więc zalążek tego liścia już mógł być, już miał jakby miejsce wtedy, kiedy ta roślina nie była w najlepszym stanie, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Raczej to nie są braki pożywki, bo praktycznie cały czas siedzi w pożywce, no po prostu jakieś takie wiecie, mechaniczne uszkodzenia, ale no jest piękna. Piękny nowy liść. Druga alokazja, która sobie też fajnie rośnie u mnie i też w słoiku. Powiem wam, że ja wam polecam słoiki, co prawda one niektórzy odradzają takie szkła, dlatego że nie ma dostępu do powietrza, że nie możecie płukać korzeni i tak dalej, że możecie zalać roślinę. No jakby uprawa hydroponiczna polega na tym, że ta roślina rzeczywiście cały czas siedzi sobie w wodzie. No i z mojego doświadczenia w szkle całkiem fajnie sobie radzą. Oczywiście radzą sobie też normalnie w doniczkach takich do hydroponiki, ale w szkle jak najbardziej możecie też spróbować
przynajmniej ja mam dobre doświadczenia. I tutaj mam kolejne w szkle, nie oderwałam tej naklejki, już nie będę się z tym bawić, bo jak tak dalej pójdzie, to ja już też ją niedługo będę musiała przełożyć do większego szkła. To jest Alokasia Steam Grey. Ja ją miałam w trochę większej jakby bujności. Chyba kupiłam ją od kogoś na takim bazarku na Plant Swap, jest taka aplikacja, polecam Wam też sobie zainstalować, tam można się wymieniać różnymi roślinami. Ja ją kupiłam właśnie, później ją przesadziłam do swojej jakby hydroponiki, zaczęła rzucać liście i została chyba z jednym bodajże, a ten liść, on już jest całkowicie wyszedł u mnie. On już jest większy niż te wcześniejsze. No i teraz, co chciałam Wam pokazać, no to oczywiście idzie kolejny liść. Ta roślina jest tak słodka, tak maleńka, taka urocza, bo ma taki charakterystyczny kształt liści, a one są takie malutkie. Czekam, aż będzie dużo, dużo większa oczywiście. Widzę, że mocno piję wodę, bo wczoraj dolewałam, a teraz już chyba połowę ubyło tego, co dolałam wczoraj. Więc bardzo szybko, no ale jeżeli potrzebuję, no to w porządku. I ja cały czas leję wodę z pożywką, z nawozem. Z alokazji mam też Silver Dragon. Nie sądziłam, że Wam będę pokazywać tutaj Silver Dragon tym razem, dlatego że myślałam, że no nie wypuści żadnego liścia, jak sobie tam zapisywałam, wiecie, listę tych wszystkich roślin, które chcę tu pokazać. A tu proszę bardzo, czekam. Tutaj już idzie nowy liść. Nie chcę go, wiecie, otwierać, ale jestem tak ciekawa, czy on będzie większy od tych poprzednich. Wydaje mi się, że tak, bo on jakby już ma taki, wiecie, długość, a tutaj, no, tu były mniejsze. Także czekamy. No nie mogę Wam jeszcze pokazać rozwiniętego liścia, szkoda, ale gdzieś tam na pewno w przyszłości Wam pokażę, ewentualnie na Instagramie obserwujcie mnie, bo tam też na bieżąco zdaję Wam relację, co tam na półkach z moimi roślinami się dzieje. Ale za to mogę Wam pokazać liścia mojej Red Secret. Z dnia na dzień nowy liść, czyli ten, jest coraz większy. Zobaczcie. Nie wiem, jak Wam mam go pokazać, bo jest cudowny i taki duży. No, powiem Wam, że niedługo będzie taki jak ten. To jest chyba największy liść, tak? A ten wyszedł u mnie w 100% już w takiej hydroponicznej uprawie. No i on, no jak wychodził, no to był mniej więcej takiej wielkości. A teraz jak widzicie, no to już jest prawie takiej. Więc wow! Przepięknie się świeci. No, Cuprea Red Secret to jest też coś tak cudownego. Też się nie mogę na nią napatrzeć. I mam nadzieję, że kolejne liście będą równie takie duże, wysokie i w ogóle super, ale denerwuje mnie trochę, że to się tak chwieje. Ona tak jakby... ta hydroponika też ma swoje minusy, ale no zdecydowanie dużo więcej plusów. Pokażę Wam też tutaj moje uprawy takie wodne, czyli ukorzenianie się. I tak jak Wam wspomniałam, tutaj ukorzenia mi się mój skandens, którego pocięłam. Co tutaj się dzieje? Jakieś korzonki już tutaj puszcza, ale na razie jeszcze nie nadają się do włożenia do ziemi, ale się będzie tutaj wszystko ukorzeniać po kolei, pomału. Mam tutaj marantę. Zapomniałam, jak ona się nazywa. Ale ja tą marantę dostałam właśnie taką ucinkę. No i tutaj jakiś korzonek wyszedł, ale powiem Wam, że ciężko się ukorzenia, ciężko. Maranta jest co prawda bardzo ładna, no i liczę na to, że będę coś z niej miała, a na razie to tak słabo. Ale co chciałam Wam pokazać, to ja Wam chciałam pokazać mojego nowego filodendrona Pedatum. Filodendron Pedatum, którego dostałam właśnie jako takiego ciętego węzła i on sobie siedzi w wodzie. Tutaj puszcza już, widzicie to? On puszcza nowy pęd. Nie wiem, czy on ma puścić stąd też korzenie? No jakby nie było, to chyba powinien, no nie? No bo jak? No jak będzie się...
potem w ziemi siedzieć. No nie wiem. Na razie sobie siedzi tutaj u mnie w wodzie, nie siedzi długo jeszcze, więc daję mu czas. Oczywiście to była cięta sadzonka z takiej już dużej rośliny, jak zresztą widać. Mniejsze liście na pewno wyglądają inaczej. No to zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy. Pierwszy raz ukorzeniam tak dużego filodendrona. Ciętą sadzonkę z takiej dużej rośliny matczynej, wielkiej. Do pokazania mam Wam jeszcze dwa filodendrony. Pierwszy z nich to jest Pink Princess, która niedawno urodziła. Nie jest ona okazała, to jest naprawdę jeszcze do ratowania roślina. Ja tą Pink Princess kupiłam w Obi za 10 zł, bo wtedy były już przeceny. No i wybrałam tak naprawdę jedną z ładniejszych gdzieś tam sadzonek, bo naprawdę już to było przebrane wszystko. Gdzieś tutaj wybarwienie różowe ma ładne. Wyszedł nowy liść, ale ten liść, tak jak mówię, on jest bardzo taki i poszarpany mechanicznie i jakoś taki marny. No zobaczymy, jak będzie dalej, bo generalnie no chciałabym, żeby te filodendrony się dobrze u mnie czuły. Nie wiem, zwiększyłam im wilgotność, bo stoją praktycznie przy nawilżaczu, więc wilgotność mają dosyć sporą. Z rodzeniem był lekki problem, ale nie było tak źle. Natomiast, tak jak mówię, no ona jest taka biedna. Zobaczcie. Tutaj ten nowy liść jest taki. No ale i tak się cieszę, że w ogóle cokolwiek urodziła u mnie. Oczywiście wybarwienia tutaj żadnego nie widzę na razie przynajmniej. W sensie tego różowego. Zobaczymy, co będzie dalej. I jeszcze aktualizacja mojego jednego filodendrona, jednego z moich ulubionych, znaczy kiedyś był moim ulubionym, teraz już trochę mnie zaczyna wkurzać, ale to dlatego, że ten liść, który tutaj wyszedł na wiosnę u mnie, no sami widzicie, że jest tak marny, że to jest aż wstyd. Sprawdźmy, czy on tutaj nie ma żadnych lokatorów. On bardzo długo też nie mógł się urodzić i mam wrażenie, że przez to, że po prostu tak długo z nim roślina czekała, no to taki jest on marny. Ale zobaczymy, bo idzie tutaj już kolejny liść, tutaj, więc zobaczymy, jaki ten będzie. Czy on będzie też taki mały, bidny, czy może jednak będzie trochę przypominał te większe liście. No bardzo go lubię, ale jakby przez to, że już jakiś czas on po prostu tak sobie stoi i sam nie wie, co ma robić, no to tak trochę mnie wkurza. Aha, i to wszystko. To są wszystkie moje aktualizacje, moi drodzy. Jest ich trochę, ale to się właśnie tak nazbierało. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie tam u Was aktualizacje wiosenne w roślinach, czy macie jakieś nowe egzemplarze, czy może te Wasze stałe są wybujałe i cały czas wypuszczają nowe liście u mnie. I tak. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.